Właściwie pod kaplicą. Nie możemy wejść. Miała być adoracja o 18. No i nie ma. To znaczy przyszła ta ministrantka, która miała wystawić Najświętszy Sakrament, ale gościu, który miał drzwi otworzyć, nie przyszedł. I ona teraz chodzi po domach tutaj, po bliskich, no i szuka kluczy. I jeszcze co mi się przypomniało, ta kaplica nazywa się pod wezwaniem João Batista, to jest Jan Chrzciciel. I przypomniało mi się śmiać się po prostu, jak byliśmy na pogotowiu, nazywali po imieniu ludzi. Maria de Nazare, czyli Maria z Nazaretu. To po prostu było czyjeś imię. João Batista, czyli Jan Chrzciciel. I to normalnie było kogoś imię, tak więc no, mają dystans. Ja też może będę pokazywał trochę więcej tych takich ulicznych oznaków wiary, bo ich jest trochę. U mechanika ostatnio żeśmy nagrali właśnie, że pewnie teraz widzicie Matkę Bożą, tak? Jak jest wysprejowana na ścianie. I oni się nie kryją z wiarą, tak? To jest takie bardzo u nich zewnętrzne. No i nawet dochodzi do tego stopnia, że nie ma kłopotu, żeby się nazywać Maria z Nazaretu czy Jan Chrzciciel. Zobaczcie tego bulldoga. Ta deska jest tak położona, że ona tu zaraz może spaść. Zresztą ona jakby chciała, żeby przeskoczyła. Tak? Ale jest na tyle nieogarnięta, że tego nie robi. Ciągle szczeka. Ciągle szczeka, mnie wkurza, bo śpimy tutaj teraz jakiś czas, dlatego że w naszym pokoju mieszka rodzina, której staram się jakoś pomóc. Jakoś z tym psem tutaj musimy żyć. To jest pies wujka w ogóle, on go tutaj zostawił. Kupił go za 6000. To co jest w Brazylii, to że ona jest bardzo głośna.